Cześć wszystkim, z tej strony Rose. To jest drugi film dedykowany Kotokanowi, a dzisiaj przyjrzymy sobie katalog ze Schleicha z roku 2015. Ostatnio przyglądaliśmy sobie katalog z roku 2014. Dzisiaj mamy rok później. Mi się chyba bardziej podobały właśnie te kalendarze, katalogi. Takie malutkie, w takiej formie właśnie bardziej książeczki niż takiego ogromnego katalogu, ale no cóż. Lecimy z tym koksem. Tu mamy jakieś roślinki, słoniki i takie dzikie stworzonka. W ogóle jak na przykład ktoś kupuje takie same też akcesoria, że ma dużo jakichś tam tych, wiecie, roślinek, to musi być mega fajne, jak na przykład, jak ktoś się tym bawi na przykład. Bo u mnie to generalnie sobie stoi na półce. I biorę to tylko wtedy, kiedy idę robić zdjęcia. Skoala jest taka śliczna i chyba jej już w ogóle nawet nie ma. I ten wilk też mi się bardzo podoba. Wszystkie są cudowne. Znaczy wszystkie, no... Wszystkie są cudowne, ale nie wszystkie są takie, które bym chciała. No taki się wściekły wilk. Morskie zwierzątka, natura. Farma. Różne owieczki, kociaki, tego typu rzeczy. W ogóle te kurki są takie urocze. Jakieś tam rzeczy, kłuski śliczne i coś, co dedykuję tak totalnie, totalnie Kotokanowi, czyli krowy. Obiecałam, że będę wolniej przewracać te strony z krowami, żeby się mogła napatrzeć na te zwierzątka, więc patrz. Napatrz się. Zapauzuj filmik, nie wiem, cokolwiek. Jak tam gdzieś się chcecie jakiejś figurce przyjrzeć, no to po prostu zapauzujcie film, nie? I tu już są koniki. Ten mi się bardzo podoba, ale go już chyba nawet nie ma. Wydaje mi się, że on już jest wycofany. Tego widziałam ostatnio na stronie. To są przeszkody i jeźdźcy. Generalnie takie przeszkody, to jest tak, co ślicznie wygląda, ale to też kosztuje, więc jakby no... Nie... Jak się po prostu w to nie obawiam, no to nie będę inwestować, nie? Do zdjęć na przykład, to byłoby świetne, w sensie, że tam idę na pole gdzieś czy coś i robię zdjęcia, ale tak tylko do zdjęć, no to kolekcjonuję figurki, a nie dodatki do koni, więc... Znaczy ogólnie zbieram raczej tylko konie. Tam czasem jakieś pieski, ale to jak się naprawdę jakiś taki trafi słodziak, to wtedy biorę, ale jak... ale zazwyczaj... Właśnie są to konie, tego mam słodziaka. Ten też jest taki śliczny, o matko. Ja zamiast komentować strony, to ja się skupiam na jakichś tam opowiadankach, nie? Jakby, no cóż. Słodziaki po prostu. Tam się generalnie powtarzały te niektóre figurki. Czy też w ogóle husky jest słodki, nie? Ja pytam, bo jest szczenek, jest suka, ale nie ma psa. I to jest takie trochę przykre, a chciałam właśnie zamówić, bo kiedyś miałam Berneńczyka. I jak weszłam na stronę i chciałam go zamówić, to go po prostu nie było, był niedostępny. Także trochę smuteczek, ale no cóż. Dinozaury, czyli jakby tam sekcja, która mnie nie interesuje jakoś tak za bardzo.
Ja zbieram głównie konie i tyle. Mam nadzieję, że uda mi się kiedyś zebrać taką naprawdę pokaźną kolekcję. Chociaż jakby, no, kolekcja to nie jest ilość. Fajnie, jak tam gdzieś się cieszycie z tych figurek, które macie. Ja jestem bardzo zadowolona ze swojej kolekcji. Ale co rusz pojawiają się takie po prostu śliczne cuda, które muszę mieć, znaczy muszę, które gdzieś tam kiedyś będę miała. Także tu są jakieś w ogóle zamki, jakieś tam rycerskie konie. Też coś w sumie tak raczej nie interesuje. Na gryfie, jakby było na hipogryfie, to byłoby fajnie. Tu jakieś takie mroczne coś tam, nie wiem. To też jest urocze, ale jakby te figurki i te jednorożce to są tak drogie i to są jeszcze droższe niż normalne szlejchy, nie? Ale po prostu to są cuda. To są takie cuda, takie właśnie fantastyczne konie, że wow. Albo takie zamki. Tylko ja bym tego nawet nie miała gdzie trzymać, więc ja raczej figurki, nie dodatki, ale powiedzcie sami, że są po prostu prześliczne te rzeczy. Nawet takie się mamy biżuterię dla dzieci, nie? Po prostu, no ja tak mi się to podoba. Ale nawet nie wiem, czy tego nie wycofali. Każdy elastyczny symbolizuje jeden kolor tęczy. Widać to po jego włosach. Spoko. I to są te słodziaki. Kikuki. Tak się nazywa. W ogóle słodkie są. Bardzo słodkie. O, ten mi się bardzo podoba. Ten jest też bardzo fajny stworek. I ten, to mi się tak podobał zawsze, ale jakby jego nigdy go nie kupiłam. Jednorożce i Pegazy. Ten jest genialny. Te wyglądają tak dość dziwnie z tymi takimi złożonymi tymi skrzydłami. Nie do końca mi się to podoba. Znowu mamy jakichś tam jeźdźców na smokach. I też nie widziałam tak na przykład w Empiku albo Smyku tak stacjonarnie. Tu są jacyś superbohaterowie. Joker jest w sumie spoko. To jest... Nie wiem, co to jest. To są jakieś jeszcze inne w ogóle figurki. Nawet nie wiem z czego. Ale są całkiem urocze. Tylko czemu są niebieskie, to nie wiem. Halloween jest okej. Okay. Jakby Halloween jest spoko. I ja lubię wszystko, co jest w klimacie Halloween. Tutaj mamy znowu Smurfy. Większość, jak nie wszystkie, się powtarzają z katalogu poprzedniego. I tym sposobem dobiegliśmy do końca katalogu. Na razie.